I kolejny procedujemy punkt w trybie jednego czytania według druku nr 1503. Przypominam, zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 Statutu Miasta Krakowa minął termin zgłoszenia autopoprawek, a termin zgłoszenia poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek do przewodniczącego prowadzącego obrady. Punkt dotyczy zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 854 i 921. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1503, tryb jednego czytania. Referuje pani dyrektor Małgorzata Okarmus. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 136 368 zł. Jest to związane z realizacją programów unijnych, otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i środków otrzymanych od Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Jest tu pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Stanowiska innych komisji nie widzę, stanowiska klubu radnych nie widzę, zatem otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, zatem stwierdzam, że Rada zgodnie z paragrafem 36 ustęp punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie projektu i głosowanie w bloku głosowań.